Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i zapraszam was na kolejny film z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. Dobry początek, nie ma co. Słuchajcie, ostatnio ściąłem most, który tutaj mamy, także na drugą stronę się w ten sposób nie przeprawimy, ale nic straconego, ponieważ do tamtego miejsca oczywiście mamy inne dojście, które prowadzi, no, między innymi tamtędy. Jednakże, a konkretnie tutaj, tą drabinką. Natomiast najpierw chciałbym powrócić jeszcze do miejsca, o którym wam wspominałem ostatnio i mówiłem, że jest tam pewna wieża. No i po prostu nie poszedłem tam ostatnio, dlatego że powoli brakowało mi już estusów na taką wyprawę, także musieliśmy się po prostu, no, powiedzmy, dość szybko ewakuować i przejść całkiem rozsądnie w kierunku po prostu ogniska. Także to jest rzecz, którą chciałbym ogarnąć priorytetowo i jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że ostatnio nie wyszło, natomiast jeżeli chodzi o tą publikację regularną tych odcinków, natomiast teraz ten odcinek, jak już widzicie, to znaczy, że jakiś tam zapas na pewno mam przygotowany i na pewno już, słuchajcie, do końca serii te odcinki się będą pojawiały regularnie na 1000%, sami zobaczycie i się przekonacie, także bardzo przepraszam raz jeszcze i wiem, że tam chyba około prawie tygodnia wyszło do ostatniego odcinka, ale teraz już tych opóźnień nie będzie po prostu. I jeżeli chodzi o... też tak mówię o tym, dlatego że jeżeli chodzi o jakieś rady, ewentualnie sugestie, to no właśnie w związku z tym, żeby te odcinki były regularnie, bo chciałem nagrywać, wiecie, dzień po dniu, ale to sami widzicie, jak wychodzi. Dlatego chciałem powiedzieć, że po prostu będę troszkę nagrywał do przodu, także do ewentualnych rad, sugestii mogę się stosować z jakimś tam drobnym po prostu opóźnieniem. Także to nie jest tak, że jakby co, nie czytam komentarze, tylko czytam oczywiście jak zwykle wszystko. Także po prostu będę się mógł do nich stosować po jakimś takim czasie, więc weźcie to też pod uwagę. Natomiast na szczęście można do tych wszystkich miejsc sobie i tak powrócić. Jezu. Ale te wilki są fajnie zrobione, naprawdę. Już w sumie jesteśmy niemalże na miejscu, można powiedzieć. Nie jestem pewien tylko, czy ten... O, czy ten duży się nie respi. Dobrze! Jezu, ile ich tu jest! Dobra, miecz potrzebuję. Obowiązkowo. O, doskonale! Ale kurde! Jaka to watacha, w ogóle chyba ze 3. Tak mi się bardzo podoba też to, w jaki sposób te wilki się zachowują. W sensie, totalnie inaczej niż jakiekolwiek inne psy w Soulsach, nie? Potrafią nas okrążyć, widać, że fajnie naprawdę atakują grupą. Mają bardzo dobrze, moim zdaniem, wykonane animacje. I wow. No modele też, nie? Naprawdę są na genialnym poziomie. Strasznie się one wyróżniają i fajnie, że są takim, powiedzmy, po części motywem przewodnim trochę tego dodatku. Bo jednak tych wilków jest tutaj, jak sami widzicie, od groma. No i one się, tak wiecie, będą trochę mogły tutaj przewijać. Mamy skarb, do którego ja nie podszedłem jeszcze z jakiegoś dziwnego powodu. Zobaczmy tylko to. Mamy tam łucznika. Pytanie za 100 punktów, czy ja tam jestem w stanie dojść z tego miejsca? Wydaje mi się raczej, że nie. Chyba nic dobrego z tego nie wyjdzie. A może? Jezu, 2 strzały wystarczą, żeby go zabić. Coś pięknego. A co z tamtym? Au! Dobra, odpuszczę to sobie, bo szkoda moich punktów skupienia. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że dopiero stąd tutaj jesteśmy jakoś w stanie się dostać. Ktoś będzie strzelać tam cały czas. Chyba tak. A to jest, moi drodzy, ta wieża, o której wam opowiadałem w poprzednim odcinku, że będziemy musieli tutaj koniecznie zajrzeć. O. To jest właśnie taki sam przeciwnik, z jakim teraz mieliśmy do czynienia. Z tym, że no, w wersji wojownika, a nie łucznika. Jest
Jestem pewien, jak oni się nazywają, ale są chyba... O kurde! Rycerze z Millwood, tak mi się zdaje. Generalnie straszliwie... Ja pierdzielę, strasznie mocni są. Ale też chciałem powiedzieć, że strasznie mi przypominają w swojej potędze i... Generalnie! O Boże, ale było blisko. Generalnie w swoim zachowaniu, znaczy swoim zachowaniem przypominają mi strasznie rycerzy z Dark Souls 1. Też właśnie z lokacji z dodatku Artorias of the Abyss. Bo pamiętajcie, to jest dodatek, tak a propos Dark Souls 1, który był na konsoli PS3, na którym to właśnie Dark Souls debiutowało. To tam był on do kupienia oddzielnie. To, że na PC-tach jakby wiecie, lokacje z Ulasildar i Artoriasem są dostępne, no to było tylko właśnie w edycji PC-towej, dlatego, że ona wyszła prawie rok po premierze na konsolach. I to byłby jeszcze bezpośredni port na życzenie fanów. I to tam, wiecie, było zaznaczane, że to będzie bezpośredni port i to będzie tragiczne i tak dalej, ale gra będzie. Więc to taka ciekawostka, no ale naprawdę mi się bardzo ci przeciwnicy kojarzą właśnie z tamtymi rycerzami. Nie wiem, jakoś strasznie podobni są. W sensie nie z wyglądu, nie? Ale jeśli chodzi o poziom trudności, siłę, usposobienie podczas walki. Boże, ile w tej wieży ich jest, to jest straszne. Co to było? Jakimś podmuchem mnie potraktował? W ogóle a propos stusów, nie? Już mam tylko po jednym. A tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiłem tutaj, można powiedzieć. O, jasne. To był świetny pomysł. Nie, tak to nie może wyglądać. Na dłuższą metę, bo ja zaraz przecież tutaj będę musiał cofać się do... O! Do ogniska! Nie wierzę, skąd ty tutaj idziesz? No, wiedziałem, że tak się to skończy. No to się cofnę do ogniska, ale w jeszcze inny sposób, niż bym tego się spodziewał. Jak widzicie, okej, okay, czarodziej może i ma przewagę, dlatego że walczymy na dystans, ale w przypadku takim jak walka z takimi na przykład wrogami, no to już nie jest ten dystans wcale taką naszą dużą przewagą. Nie jest to jakiś ogromny atut. Ej, most się regeneruje na szczęście. Także nie ma problemu. W sumie mógłbym wam pokazać, co jest po drugiej stronie. I zaraz się przejdziemy ponownie do tej wieży. Generalnie no, czuję się nieswojo. Wiecie, szczególnie, że mam w głowie to, że to jest most, który się zarywa. Także... O, tu nas czeka ścieżka z tą drabiną. Tam sobie pójdziemy. No i jeszcze w drugą stronę. Tu kolejna drabina. Tam jeszcze wioska. Kolejna, znaczy wyższa część tej wioski. No i góra przed nami. Z jakimś kościołem. Generalnie największym zarzutem do tego dodatku nie jest to, że został on wykonany źle, że lokacja jest, nie wiem, nudna, no bo kurczę, patrząc na to, jeżeli ktoś by powiedział, że to jest lokacja, która źle wygląda, o, to jest ta wieża jeszcze taka a propos, albo że, nie wiem, nie jest zrobiona z pomysłem, no to trochę by to pewnie nas rozbawiło w większości. Natomiast no może to jest kwestia gustu. Natomiast największym zarzutem, tak w ogóle, jakby spojrzeć szerzej, no to było to, że to jest dodatek, uwaga, krótki. Więc nie będę wam może spoilował, ilu tu jest bossów i tak dalej, ile mniej więcej czasu nam zajdzie tutaj. Natomiast jeżeli zarzutem jest to, że dodatek jest krótki, a nie, że jest słaby, bo jest w nim niefajna zawartość, no to no jest to lepiej, nie? Niż gdyby się okazywało, że jednak dodatek jest wiecie, długi, ale słaby. Myślę, że to też jest coś, co dobrze o nim po części świadczy, że macie poczucie, że on bardzo mało czasu zajmuje, żeby przejść. Z kolei drugi na szczęście jest już o wiele dłuższy. I bogatszy, jeżeli chodzi o zawartość. Your Lady Yuri is Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now, go on inside, show respect, and listen carefully.
What's keeping you? Go on. Right inside. Show respect. No nie wiem, czy zaufanie takiej postaci w Soulsach to byłby dobry pomysł, no ale skoro nas sam zaprasza. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy kolejne ognisko, także nie będziemy musieli nawet przez ten most przechodzić, a po prostu się przeteleportujemy. Co my tu mamy? Drzwi, które nawet, wiecie, są nie do dotknięcia z tej strony. Piękne obrazy, naprawdę ładne. Wszystkie prawie. Czy wszystkie przedstawiające to z tą samą oczywiście osobę, natomiast... Prawie identyczne, ale jednak nie. Zobaczcie, ile tego jest. Niektóre nawet powieszone. No ale tutaj mamy właśnie siostrę Freedom. Zobaczmy opis. Przed tobą Bóg. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemeth not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Czy ja mam wrażenie, czy ona ma chyba inne kwestie w związku z tym, że wybrałem takie zakończenie w swojej grze? Czy zakończenie, taką drogę, wpływającą na zakończenie? A remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Pierścień ukąszenia zimy. Return from whence thou camest. Thou hast a place in that world. And that alone is cause to rejoice. Tak, bo głównym też motywem jest to, że ten świat w obrazie jest miejscem dla ludzi, którzy nie mają swojego miejsca w świecie. To też było mocno podkreślane, pamiętam, w trailerze tego dodatku. Już się powtarza. Także generalnie możemy odpocząć przy ognisku, ale najpierw chciałbym jeszcze zobaczyć, co mamy na górze. Mam nadzieję, że siostra Frida nie będzie miała tutaj nic przeciwko temu, że się po prostu troszeczkę tutaj pokręcimy jeszcze i zobaczcie, co my tutaj mamy. No właśnie, pracownię malarską. Płótna jakieś. Zbliża się bezcelowość. Ach, rezygnacja. Farby. Czy ja tutaj widzę w ogóle noże? Nie, już Jezu, myślałem. No i obraz, nieskończony obraz. To mi troszkę się z Bloodborne'em kojarzy, taki witraż, wiecie, z astralną wieżą zegarową. Jeżeli nie widzieliście mojej serii z Bloodborne, serdecznie zapraszam. Też ją robiłem stosunkowo niedawno, w ramach takiego odświeżenia tego cyklu. Oczywiście w ramach też nostalgicznego powrotu do wszystkich Soulsów, tak samo jak i teraz to Dark Souls 3 nagrywam. Także naprawdę gorąco polecam, bo jest to gra moim zdaniem wybitna. Po prostu unikalna na swój sposób też. Wiem, że w takich klimatach były różnego rodzaju gry, natomiast Bloodborne, mimo że bazuje na tych wiktoriańskich klimatach, to i tak jest po prostu unikalne w swoim założeniu, w fabule i po części też w świecie, mam wrażenie. Więc tak, tutaj generalnie nie mamy tak naprawdę nic więcej do roboty, to znaczy... Niespecjalnie widzę w tym sens. Nie wiem, czy tu możemy na przykład jeszcze się wbić? Przed tobą bezcelowość. No, możemy się wbić, ale właśnie, przed tobą bezcelowość. Także chodźmy stąd. Pokażę wam jeszcze opis tego pierścienia ukąszenia zimy, jaki nam przed chwilą Frida sprezentowała. No, oczywiście, zwiększa odporność na mróz, jak inne pierścienie ukąszenia. Jeden z kąszących pierścieni wykutych w Kerimie zwiększa odporność na mróz. Pierścień ten nigdy nie dotknął dłoni Fridy, gdyż jej domem stał się mroźny świat malunku. To nie wiem, w jaki sposób nam ona go podarowała, chyba że to jest tak poetycko określone, że nigdy go po prostu nie zakładała. Tak czy siak, chciałbym przejść teraz przez ten etap. Niestety, znowu.
Ale już tak powiem wam, że trochę szybciej, także nie będziemy nawet ze wszystkimi tymi drzewami tutaj walczyć. One niestety, się przekonaliśmy, potrafią troszkę chodzić, co może być dziwne. W końcu to są drzewa, no, ale to jest Dark Souls, także wiecie. Tutaj się dzieją naprawdę niespotykane rzeczy. O mój Boże, żebym bardzo szybko nie powrócił zaraz do ogniska. Znowu. Kurde, on nie żył już. Pięknie się nawinął. Perfekcyjnie wręcz. Dobra, wydaje mi się, że... No, gdzie ty jesteś? Wydaje mi się, że to wszystkie. Przed nami jeszcze jedna grupka będzie. Ale to już taka mała i nieznacząca totalnie. A są kolejne jeszcze wilczki, ale no, one też mnie nie zauważą. O, jakiś zaspany. Przepraszam, ale... Ej! On jakiś mocniejszy był. To był w ogóle chyba ten wilk alfa w tym miejscu. Inny poginęła, ten sobie spał smacznie. No dobra. No i dobra, jesteśmy tak a propos. Dobra. Przy tej wieży w końcu. Więc wypadałoby to tym razem przejść na spokojnie. Nie jestem do końca przekonany, w jakim miejscu moje dusze mogą teraz czekać na mnie. Boże, no oczywiście, że on musi blokować wszystko. Dobra. O, jeny, tak po jednym strzale może być, ale jakby to... Jakby tak więcej tego blokował, to nie wiem. Swoją drogą, czy ja mam wszystkie wzmocnienia Estusa już? Czy czegoś nie przegapiłem? Bo nie wiem, czy to jest odpowiednia ilość... Estus na plus 10, ale czy ilościowo tych Estusów mam wystarczająco... Znaczy, wystarczająco. Mam limit? To jest dobre pytanie. W ogóle chciałbym tędy przejść najpierw. Bowiem tu nas nie było. A mam poczucie, że te strzały wybuchające po chwili, nie? To jest ciekawy motyw. O, a propos chodzących drzewek. Bo to się obróciło trochę. Mam nadzieję, że nie jestem tutaj w zasięgu tych strzał. Serio. I złapać mnie chciało i tyle. Boże, kolejne tam jest. Widzicie? Idzie trochę. Szło trochę w moją stronę. Minimalnie, ale łazi trochę też. Najgorzej, że te strzały nie znikają w momencie śmierci drzewa. One nienawidzą ognia, także to jest wskazówka chyba najcenniejsza, jaką można dać w przypadku tych przeciwników. Nie, no nie wierzę, że ten łucznik cały czas mnie widzi? Czy to są ci tutaj? To są ci tutaj, dobra. Ci, których atakowałem z dołu. No, namierz go. Dobra, to wystarcza na szczęście. Strzała za strzałę? Nawet nie. Coś pięknego. Ten wilk już się podniósł, ale też totalnie nie ma pomysłu chyba skąd te strzały dobiegały. Świetnie. Nie wiedzą, co je trafiło. Odłamek tytanitu. No nie jest to może najlepszy skarb na świecie w dodatku, gdzie już możemy je kupować, te odłamki, za grosze. No, ale okej. Wiecie, to z drugiej strony dodatek, do którego możemy wejść już właśnie z Katedry Głębin przy naszym pierwszym spotkaniu. Przecież Gale'a, który to nas przeniósł, spotkaliśmy przed biskupami Otłani, czy Głębin, nie? Wielki łuk z Millwood i wielka strzała z Millwood. Tak, czyli jednak dobrze pamiętałem nazwę tego, jak się, znaczy tych rycerzy, ale pokażę wam jeszcze opis. Ciężkie i mocne strzały wykonane z drewna czarnego dębu. Zadają sporo obrażenia, ale mają ograniczony zasięg. Można używać tylko z wielkim łukiem. Powiada się, że rycerze z Millwood użyli takich strzał podczas starcia ze swym odwiecznym wrogiem. Smokiem z Otchłani. I to jest kurde ciekawy motyw. Czy chodzi o Midira? Zobaczymy. Natomiast tak, legendarną kreaturę, jak widać, pojawiającą się na dwupisach.
Mamy jeszcze łuk. Wielki łuk z drewna czarnego dębu, stworzony na potrzeby wielkich, znaczy na potrzeby rycerzy z Milut, no ale ja mogę powiedzieć, że wielkich, tak? Tylko specjalne wielkie strzały pasują na jego cięciwe. Powiada się, że rycerze z Milut używali tej, by walczyć ze swoim odwiecznym wrogiem, smokiem otchłani. Umiejętność, przeszycie ziemi. Wystrzeliwujesz wielką strzałę, wzmocniając swoją krzepą i modlitwą, wstrząsając trafionym celem i powodując eksplozję. Generalnie są to przeciwnicy w jakiś sposób powiązani z ziemią, mam wrażenie, dlatego że ich broń biała potrafi wykonywać, uwaga, trzęsienie ziemi. Potrafi wywołać, w zasadzie powinienem powiedzieć, trzęsienie ziemi. Czyli, no, można powiedzieć, atak dystansowy na swój sposób. Tylko że właśnie jakby tworzący falę uderzeniową, która leci po podłożu. Także bardzo nietypowe. I o bardzo dużym zasięgu jest to. Dobra. O, właśnie, a propos. A propos strzału. Nie wiem, gdzie on tym trafił. Moje dusze. Nie, on nie wie, że uniknął tego. Przez to, że się tak pochylił. O. Widzicie, jak poderwał w ogóle ziemię po tym ataku? Nie było to trzęsieniem ziemi, ale to było akurat to, o czym opowiadałem wam wcześniej. Jest! Estus zwrócił mi się, świetnie. Czyli to podobieństwo do rycerzy z pierwszego dodatku. Do, czyli pierwszego, jedynego dodatku do Dark Souls 1. Oni też takie rzeczy robili. Dobra, zajmiemy się najpierw wieżą, a potem tutaj te obrzeża sobie poeksploruję, bo ten łucznik po prostu nie da mi żyć. Ktoś mnie goni. Ale to chyba z tej wieży te kroki dobiegają. Tak! O Boże. Jak na takiego giganta, to jest naprawdę niesamowicie żwawy, nie? I w ogóle taki... jakby... ważył 50 kilo, a nie 300. Biedni tutaj, pozabijani, zamarznięci. Dusza zmęczonego wojownika. No to teraz sobie odpocznie trochę. To jeszcze gdzieś ten łucznik będzie na pewno. Bo wątpię, żeby to był ten, który do mnie wyleciał. Jest tutaj tak w ogóle, jak wbiegam na tę wieżę, to ja tak nie czuję tego, jaka to jest wysokość. Po prostu wiecie, idę i... No, jaszczurka? Tak, jest tutaj. Ale nie zauważyła mnie, na całe szczęście. To miło, bo no, w innym wypadku nie miałbym jak jej za bardzo zabić. Mamy naszego łucznika. Myślę, że tak będzie najlepiej. Co za gość? Przepraszam, łuczniku. Jezus Maria, to była straszna śmierć. Przepraszam, nie chciałem go zrzucać. Sam spadł. Dobra, no to chyba wieża zdobyta, można powiedzieć w takim wypadku. Misja wykonana. Teraz jeszcze tylko te skarby wszystkie wyzbierać, które tutaj na mnie czekają. Na przykład jak ten. Jezus Maria, to był ryzykowny skok, prawie się nie udał. Topór wojenny z Milut. O, właśnie. To jest ten oręż, to jest ta broń biała, o której wam opowiadałem. Topór wojenny noszony przez rycerzy z Milut. Jego ostrze zostało poświęcone dzięki umieszczeniu na nim symbolu duchowego dębu. Pokaźny topór standardowo wykorzystywany przez najsilniejszych wojowników. Umiejętność okrzyk bojowy. Unikalny okrzyk bojowy rycerzy z Milut polegał na wykonaniu skoku w kierunku wroga i wydaniu z siebie przerażającego ryku. Nie wymaga aż tak dużo siły. 15 i 10 zręczności to nie są jakieś potężne wymagania tak naprawdę. Jakieś takie nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika. O dziwo. Więc nie wygląda to aż tak źle. Czy tutaj czegoś nie ma? Nope. Nie chciałem tego unikiem, znaczy przewrotem rozwalać, bo to byłoby bardzo ryzykowne. Możemy wejść jeszcze wyżej. Ej, powiem wam, że naprawdę tego nie pamiętałem. Nie wiem, czy ja tutaj... Bywałem... Duża dusza zmęczonego wojownika. Ja ten dodatek przechodziłem chyba tylko raz na streamach na Piromancie z wami. Popiąłem kapitana. A potem, jeszcze wcześniej znaczy się, to przechodziłem chyba ten dodatek tylko raz na YouTubie. Czyli lata temu. Zobaczmy, czym są w takim razie popioły kapitana. Znaczy wiemy, ale jaki będzie tego opis. Ciekawe, jakie przedmioty dostaniemy za to.
Cienisty popiół kapitana rycerzy z Millwood. Za jego pomocą opiekunka ołtarza będzie mogła przygotować nowe przedmioty. Dawno temu, kiedy rycerze z Millwood utracili służący im za dom las, rozpoczęli podróż tak długą, że zdołali w niej zagubić pragnienie zemsty, zastępując je wizjami mroźnych, kruchych drzew. A może ci rycerze z Millwood mają takie podobieństwo do tych z Ulasil nie bez powodu? Ten utracony las, tak wiecie, mnie skłonił do tego. Szczerze mówiąc, nigdy, może mówię teraz bzdury, ale nigdy jakoś się nie interesowałem ich historią, dlatego to przyznaję bez bicia, może coś jest na rzeczy. Boże, teraz życie to takie upadku, naprawdę? No cóż zrobić. Jest ten skarb i jaszczurka. Nie wiem, czy jaszczurkę udałoby mi się zabić w ten sposób. Wiecie, jaszczurki są akurat te istoty, które są dość odporne na magię. Koczący tytanit. Ale jakoś się udało. Tarcza duchowego dębu. No tutaj wszystko wokół tego dębu się kręci, nie? Wszystko było wykonywane z tego, jak widzicie. Brązowa tarcza używana przez rycerzy z Millwood. Powoli regeneruje punkty życia. Tarcza ta poświęcona dzięki umieszczeniu na niej wspaniałego, choć nieco już wyblakłego symbolu duchowego dębu. Umiejętność, znajomość oręża. Trzymanie tarczy w lewej ręce pozwala na używanie umiejętności broni trzymanej w prawej. Wygląda ona w ten sposób. To jest jej atak specjalny, no i teraz moglibyśmy teoretycznie już korzystać z tego ataku specjalnego na moim mieczu. Powiedzmy, nie? Tak dla przykładu, czyli po prostu tej broni. Tak się zastanawiam, ale to jest chyba wszystko, co mieliśmy na tej wieży. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. Szczególnie czegoś, co pokazywałbym wcześniej. Że to trzeba będzie zdobyć i teraz to pomijam na przykład, a wiem, że to jest możliwe. Generalnie właśnie w tej lokacji mi to przeraża, że... Okej, śnieg, piękny. Uwielbiam śnieżne lokacje w grach. Nie tylko w grach, ale... Z drugiej strony ciężko tutaj zauważyć jakiś skarb, jak wszystko jest takie jasne. I wiem, że czasem może się zdarzyć, że coś przegapię. No ale najwyżej wrócimy. Także dawajcie znać w komentarzach poniżej, jakby co. Śmiało. Tylko pamiętajcie, ja tutaj nie przyjdę w razie co w kolejnym odcinku, a może tak za dwa albo... No, dwa, trzy max myślę. Też nie chcę, wiecie, nagrać całej serii do przodu, bo to by się trochę mijało z celem. Wiecie, tak bez możliwości stosowania się do waszych uwag, pomysłów, próśb niekiedy. O mój Boże, jak mnie ostatni typek zabije. Nie wiem, jak ja to przeżyłem, tak swoją drogą. O, w ostatniej sekundzie, ostatnim punktem chyba dosłownie, many go zabiłem. Tam punktów skupienia. To jeszcze wilk został, ale tego to już mieczem potraktujemy. Przecież nie mam innej możliwości, nawet sobie nie zregeneruję tych estusów. Gdzie jest ten wilk? Halo? Gdzie ten wilk się podział? Przecież był tutaj obok niego przed chwilą, nie? Mi się wydawało, że oni byli razem. A propos tych skarbów, tutaj mamy jeszcze jakiś, którego bym totalnie nie zauważył. Gdyby nie ta trawa. Kość wiodąca do domu. No to jest tak wymowny skarb. Ach. No ale chyba wszystko faktycznie zrobiliśmy tutaj. Głównie chodziło o tę wieżę, żeby ją poeksplorować. Ej. Nie, dobra. Już myślałem, że tam jest skarb na tej wieży, a to jest tylko odbicie światła. Od cegły swoją drogą. Trochę dziwnie to wygląda, no ale... Tak jest. Powiedzmy, że ona jest oblodzona i dlatego tak bardzo odbija światło. Ej, to nie jest... Światło. To jest skarb na drzewie. To jest skarb z tego typa, który spadł. Okej. Tu mnie jeszcze nie było. Chyba. Zbliża się skarb. My poszliśmy tam. Na pewno? Tak, na pewno. Co za schematy. Nie no, tu wszystko wyzbierałem. Na bieżąco w miarę. Biedny łucznik, który tutaj spadł. Zobaczcie w ogóle z jakiej wysokości, nie? Mam nadzieję tylko, że mnie nikt nie zamorduje za chwilę tutaj. Ale chyba kojarzę... O właśnie, co mnie tu czeka? A ja nie mam już nic.
Ja pierdziele, naprawdę. Więcej was nie mogłoby tu być. O Boże. O mój Boże. Dobra. Widzimy się za moment w tym samym miejscu. No i dobrze, jesteśmy już pod tym miejscem. Jak sami widzicie, brak Estusów może naprawdę zrobić ogromną różnicę. Dlatego cieszę się, że teraz udało mi się jakoś tutaj przebrnąć bez utraty całego tego zapasu. Z tym akurat sobie zawalczę, bo ja nie jestem pewien, czy oni w ogóle mieliby ochotę na to, aby, wiecie, odpuścić mi. O, jak miło, że się odsłoniłeś, przyjacielu. Wyleczymy się dla spokoju. Może akurat regeneracja punktów skupienia to nie był najlepszy pomysł na świecie tutaj, no ale dobra, niech stracę. Drzewem się nie zajmujemy. I chcę tylko tutaj przebrnąć jakoś tak, wiecie, bokiem. Przekraść się wręcz. Tak, aby nie zwracać niepotrzebnej uwagi na siebie i tyle. Mam nadzieję, że tutaj będę w spokoju. Mogłem ustawić sobie też miecz magiczny. To by jednak dużo dało na tę walkę. Pięknie. I patrzcie, mamy go z głowy już. Dwa strzały robią absolutną robotę. O, ale zostało mi coś gorszego teraz. Czyli ta watacha. Z nimi tak łatwo nie ma. Jak z dużym wilkiem, który, nie wiem czy pamiętacie, ale atakuje nas już w ten sposób drugi raz. Proszę bardzo, wszystko wybite. Pięknie. I odzyskałem też, no, 60 tysięcy dusz ponad. I tak, to mnie zawsze szokuje. Ja wiem, że o tym już mówiłem, ale naprawdę, to jest piękne w tych grach, że zobaczcie, jaką część tego dodatku, całej jego zawartości moglibyśmy pominąć, czyli całą tą wieżę, wszystko, co było przed nią, tamto zejście, to, co mamy tutaj, drugie spotkanie z wilkiem, gdybyśmy po prostu nie poeksplorowali sobie tej jedynej ścieżki, która prowadziła nas pod tym, pod tą górą przy urwisku, nie? I gdybyśmy wtedy nie natrafili na tę wieżę. I naprawdę, to jest piękne w Soulsach, że ci twórcy są na tyle odważni, że takie kroki podejmują, że ścieżki poboczne nie ograniczają się, nie wiem, do 2 minut eksploracji, ale na przykład, no, to potrafi być cała lokacja. W tym przypadku, no, może nie, ale też naprawdę dużo moglibyśmy pominąć przecież, kurczę, gdyby nie to. A potem, wiecie, no, nawet im się czasami obrywa. Pamiętam takie bzdurne komentarze, jak ten dodatek wyszedł, że o, jest to dodatek na godzinę gry. No, jak ktoś przebiega bezmyślnie, to tak, jak się nie eksploruje dokładnie, to może i faktycznie, chociaż nawet godzina to mi się wydaje mocno przesadzona. Nawet 2-3 to raczej za mało. Co innego, jak już dodatek oczywiście znacie, wiecie, gdzie musicie pójść, co podnieść i tak dalej, no to może nawet szybciej pewnie przejść. Ale no, wiecie, co mam na myśli. Tak czy inaczej, moi drodzy, dotarliśmy do punktu wyjścia. Myślę, że od tego momentu będziemy już eksplorowali sobie w przyszłym materiale. W tym zrobiłem wszystko to, co było takie zaległe, plus przeszliśmy sobie tam jeszcze do tego kościoła. No i tę ścieżkę obierzemy następnym razem, czyli już jutro. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeśli tak, zostawcie oczywiście kciuka w górę pod tym odcinkiem. Zachęcam też was do komentowania, no i subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i do zobaczenia na kolejnych materiałach, a także na live streamach, do których link macie oczywiście w opisie. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa, pa, życzę wam miłego dnia.